W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam konserwę rzemieślniczą, którą przygotowaliśmy we współpracy ze znanym Wam już Edredem. W filmie opowiemy, jak powstał pomysł na puszkę, co to za danie, jak doszliśmy do odpowiedniego smaku, a także zobaczycie, jak wyglądała produkcja 3000 konserw. Na koniec oczywiście sobie co nieco zjemy. Siądźcie wygodnie i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jak być może pamiętacie, w listopadzie na tym kanale został opublikowany film o tym, jak przygotowywane są konserwy rzemieślnicze Edred. Dla przypomnienia, chodzi o restaurację, która w trakcie pandemii zmieniła swój profil działalności i zaczęła zamykać swoje dania w puszkach, dzięki czemu mają one długą datę przydatności do spożycia, bo aż 2 lata od daty produkcji, oraz są stosunkowo łatwe w podgrzaniu w różnych warunkach. Materiał bardzo się Wam spodobał, został przez Was bardzo ciepło przyjęty i tuż po jego emisji znów odezwał się do mnie Grzegorz, czyli jeden z właścicieli Edreda, proponując dalsze działania, widząc odbiór wspomnianego odcinka. No i po burzy mózgów stwierdziliśmy, że taką naturalną konsekwencją będzie stworzenie puszki we współpracy ze mną, czyli nazwijmy to przygotowanie konserwy rzemieślniczej Maciej Je. Czy Macieja Je? Nigdy nie wiem, jak odmieniać. Konserwy są już dostępne w sprzedaży, tutaj mam jedną z nich. Możecie ją zamówić ze strony edred.pl. Dokładny link do dokładnie tej konserwy podaję oczywiście w opisie. A z kodem Maciej Je, pisane razem, dostajecie 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Nie łączy się ten kod z innymi promocjami, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w porównaniu do gotowych zestawów, które są w sklepie. I w dzisiejszym filmie pokażemy Wam po kolei, jak ta puszka powstawała, czyli najpierw był pomysł, później zajęliśmy się tym, jak to danie powinno w ogóle smakować. Następnie była produkcja na kilka tysięcy puszek, a już na sam koniec zrobiliśmy test gotowej puszki w domu. Zanim zaczniemy, to taka mała prośba do Was. Oglądając ten materiał, zastanówcie się, czego byście się jeszcze chcieli dowiedzieć o Edredzie, jakie ewentualnie pytania zadać Grzegorzowi czy Przemkowi, który jest szefem kuchni Edreda, bo może będzie okazja zadać je w jakimś kolejnym odcinku. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nasze drogi z Edredem będą się częściej przecinać. Już w trakcie kręcenia dzisiejszego odcinka Grzegorz opowiedział nam, jakie wyzwania czekają na Edreda w najbliższym czasie. Teraz dla nas jest taki duży krok nowy do przodu, bo na przełomie lutego-marca planujemy wejść na rynek niemiecki i austriacki. To wymaga zorganizowania wielu rzeczy na nowo i nie tylko jakby przygotowania strony w języku niemieckim, ale też obsługi klienta w języku niemieckim, wysyłki. Jak z każdą rzeczą, którą robi się pierwszy raz, nastawiamy się na to, że pewno pojawi się trochę błędów, ale liczymy też, że po tym kroku i jakby ustabilizowaniu, nauczeniu się jakby tej obsługi sprzedaży zagranicznej, będziemy lepiej przygotowani na jeszcze większe przyspieszenie spółki, no bo wtedy już kolejną konsekwencją tego będzie wejście na przykład rynek skandynawski albo holenderski, no będziemy się im po kolei przyglądać, więc bardzo ważny dla nas moment, jesteśmy podekscytowani, czekamy na to. Natomiast też chcemy to zrobić dosyć ostrożnie, więc na razie nie będziemy podejmować żadnej współpracy influencerskiej, żeby ta sprzedaż wręcz nie była za duża, bo tak jak mówię, problemy, które na pewno się pojawią, musimy się nauczyć rozwiązywać i dopiero wtedy będziemy zwiększać to, prawdopodobnie szukając też właśnie współpracy influencerskich na danym rynku. Musimy znaleźć niemieckiego Macieja Je. Ciekawe, czy niemiecki Maciej Je żegna się słowami Wir sehen uns in besseren Zeiten. Mach's gut, tschüss, guten Appetit. Ale wróćmy do mojej konserwy. Postanowiliśmy zrobić Massaman curry. Zamarzyło mi się tajskie curry zamknięte w konserwie. Jeśli oglądacie ten kanał na bieżąco, to wiecie, że tajską kuchnię bardzo lubię i bardzo często jest tutaj na tym kanale, co nie wszystkim się podoba. Uznaliśmy wspólnie, że Massaman curry będzie najwdzięczniejszą i najciekawszą opcją. Miało być lekko pikantnie, z wyczuwalnymi tajskimi aromatami, takimi jak trawa cytrynowa czy liście kafiru, oraz oczywiście przyprawami korzennymi, anyżem, cynamonem i kardamonem, do tego kurczak, ziemniaki i orzeszki ziemne. Od tego pomysłu wyszliśmy, ale żeby doprecyzować dokładnie, jakich smaków szukamy, spotkaliśmy się z Przemkiem, szefem kuchni Edreda w Warszawie. Do Warszawy przyjechał Przemek, szef kuchni Edreda. Witam. Po to, żebyśmy troszkę pochodzili po tajskich knajpkach w Warszawie i popróbowali Massaman curry, które w tych tajskich knajpkach się serwuje. Jak wiele dań, każda restauracja robi je po swojemu i postaramy się wyciągnąć
wyciągnąć z tego wszystkiego, co spróbujemy, wszystko to, co najlepsze i to, co chcemy, aby pojawiło się w naszym curry. Dokładnie. W pierwszym miejscu, które odwiedziliśmy, Massaman jest dość pikantny. Jak na mój gust za bardzo. W sensie nie chciałbym, żeby Massaman w puszce był aż tak pikantny, bo jednak to danie, to curry akurat nie kojarzy się z jakąś nie wiadomo jak dużą ostrością, ale są dość wyraźnie wyczuwalne nuty korzenne i o to myślę w Massamanie chodzi. Tutaj jest wersja z wołowiną, są ziemniaki, jest cebula, troszkę orzeszków ziemnych. Jest to pierwsze miejsce, więc na pewno nie chcemy uznawać tego za jakiś, powiedzmy, wzór. Pójdziemy do innych, zobaczymy jak Massaman jest robione w innych restauracjach. Trzecie curry za nami. Było też drugie, ale drugie totalnie nam nie smakowało. W sensie było bardzo, bardzo nijakie, bez smaku wręcz. Był to raczej przykład na to, jak nie chcemy, żeby to te Massaman curry wyglądało. Teraz jesteśmy w trzecim miejscu, gdzie z kolei jest dla nas za słodko. Zdecydowanie za słodko i ta słodycz zabiła większość innych smaków i tego też na pewno nie chcemy osiągnąć. Jakaś taka delikatna słodycz w curry się przyda, ale no nie możemy absolutnie przesadzić. Kolejne curry Massaman, które próbujemy, czwarte już, tutaj z kurczakiem. Jest bardzo lejące, ale też bardzo mocno aromatyczne. Jest tutaj dużo tych przypraw korzennych. Zastanawiamy się, czy nie za dużo może. Chyba byśmy chcieli jednak troszkę mieć w puszce tych przypraw korzennych mniej, żeby były mocno wyczuwalne, ale nie aż tak jak tutaj. I ciekawostka, tutaj jest dynia zamiast ziemniaka. U nas będzie ziemniak. Jak widzicie, już się troszkę ściemniło. Pół dnia spędziliśmy w Warszawie, żeby szukać inspiracji do stworzenia naszej puszki. I co? Chyba się udało. Tak, spędziliśmy ten dzień bardzo aktywnie. Cztery wersje Massaman spróbowaliśmy. Każda inna, zdecydowanie różne. My spróbujemy się wyciągnąć z nich to, co uważamy za najlepsze i przynieść to do naszej puszki i myślę, że to się nam uda na pewno. Wszystko zobaczycie już niebawem, bo my dzisiaj kończymy w Warszawie, a jutro spotykamy się już w Krakowie, i będziemy próbować na razie stworzyć właśnie takie curry i znaleźć najlepsze proporcje. Też biorąc pod uwagę to, jak to wszystko zachowuje się w procesie sterylizacji. Tak, ale dzień prób, bardzo aktywny, tak samo jak dzisiejszy. Myślę, że równie smaczny będzie. Oby. Czekam. Więc zaczynamy jutro. Zgodnie z zapowiedzią zmieniliśmy lokalizację. Jesteśmy w Krakowie i jesteśmy już w kuchni Edreda. Obok mnie już działa Przemek i zaraz sobie z nim porozmawiamy. Dzisiaj jest taki dzień, w którym będziemy testować różne warianty tego curry. Musimy po prostu dojść do odpowiednich proporcji. Tutaj głównie chodzi o te przyprawy korzenne, żeby one były wyraźne, żeby też nie były za bardzo przesadzone, ale jednak, żeby było je czuć, bo właśnie o nie w Massaman curry chodzi. Tutaj się nam gotuje kurczak, prażymy orzeszki. Wcześniej przygotowałem sobie już półprodukty na sos Massaman. Korzystamy tutaj z takiej gotowej pasty curry, aczkolwiek bardzo wysokiej jakości, importowanej z Tajlandii. Właśnie o to w tym daniu chodzi, żeby korzystać z bardzo dobrych, oryginalnych produktów. Zdecydowaliśmy się tutaj na wykorzystanie właśnie gotowej pasty curry z tego względu, że przygotowanie jej w takiej ilości, którą będziemy potrzebowali w naszych warunkach, będzie bardzo trudna. Stąd szereg właśnie prób i testów różnych past dostępnych na polskim rynku. Znaleźliśmy firmę, która zajmuje się importem produktów tajskich. Będziemy testować różne warianty stopnia odczuwania przypraw korzennych. Wykorzystamy tutaj sobie anyż, kardamon świeży i cynamon. Zrobimy 5 wersji, każda będzie się różniła ilością danych przypraw i w wersji finalnej wybierzemy najlepszą dla nas opcję. Niemałym wyzwaniem dla nas jest przygotowanie potrawy, którą w oryginalny sposób tak naprawdę przygotowuje się jednogarkowo. Sposób technologii, którą my używamy, niestety nie pozwala na odtworzenie receptury w 100% w sposób oryginalny, dlatego modyfikujemy to trochę i dostosowujemy do naszych warunków. Kurczaka, którego użyjemy do naszej potrawy, wstępnie jest obgotowany. Jest zamarynowany w paście curry. Ten bulion już zawiera w sobie liście kafiru i trawę cytrynową. Po przygotowywaniu bazy sosu wykorzystamy ten bulion jako podstawę. Teraz się zajmiemy przygotowaniem pierwszej wersji naszego curry. Zacznijmy od podsmażenia cebuli. Dodamy sobie pastę curry. Przesmażymy to wszystko razem i zalejemy niewielką ilością mleka kokosowego, które bardzo mocno zredukujemy po to, żeby nasz sos stał się taki bardzo mocno aksamitny w efekcie końcowym. W tym czasie weźmiemy sobie w rondelku
podgrzejemy, podprażymy, można powiedzieć, nasze przyprawy korzenne, które wykorzystamy w pierwszej bazie, po to, żeby podbić ich aromaty. Kardamon, który tutaj wykorzystujemy, zgniętliśmy z tego względu, żeby uwolnić raz nasiona, a dwa, pod wpływem temperatury nabierze takiego mocno intensywnego smaku, który jest w naszym sosie bardzo mocno pożądany. Połączymy teraz nasze przyprawy korzenne z naszą pastą. A, te pachy? Dodamy teraz mleka. I dolejemy bulionu, w którym gotowaliśmy kurczaka. Nasz sos nabiera właśnie koloru. Teraz potrzebujemy trochę czasu, żeby się zredukował do odpowiedniej gęstości, a my w tym czasie jeszcze dorzucimy parę przypraw w postaci sosu rybnego, w postaci pulpy z tamaryndowca. Kolejną rzeczą, którą dorzucimy dla podbicia aromatu naszego sosu, będą liście kafiru oraz trawę cytrynową, którą przełamiemy po to, żeby lepiej uwolniła swój aromat. Ostatnią rzeczą, którą dodamy do naszego sosu, będzie to cukier palmowy, żeby delikatnie nadać słodkości naszemu daniu, aczkolwiek również delikatnie zniwelować pikantność pasty curry. Pierwsza wersja curry, sosu do curry jest przygotowana. Przed chwilą Przemek przecedził to wszystko, no bo nie będziemy do puszki wrzucać anyżu, cynamonu i tak dalej, bo po pierwsze te przyprawy cały czas oddają smak, a po drugie zabierają miejsce w puszce, a miejsce w puszce jest ograniczone. Tam się musi znaleźć i kurczak, i sos, i ziemniaki, i orzeszki. Także tak to trzeba było zrobić. Spróbuję czuć te przyprawy korzenne. Czuć już mocno tę pastę curry. Słychać, jak są pakowane paczki. Jedyne co, no to podczas sterylizacji te smaki zostaną troszkę zniwelowane, więc ta intensywność będzie mniejsza. Zobaczymy, jak to wyjdzie na dobrą sprawę, dlatego robimy kilka wersji. Już druga jest przygotowywana, później trzecia, czwarta, piąta i za parę godzin przeprowadzimy testy. My na razie z Edreda wychodzimy. Przemek walczy i przygotowuje kolejne różne wersje masaman curry. Nie będziemy mu stać nad głową, tylko przyjdziemy tutaj za parę godzin i spróbujemy w takim trochę ślepym teście kilku różnych wersji. Oczywiście wszystko nagramy. Wszystko po to, by znaleźć te odpowiednie proporcje. Jestem dobrej myśli po tym dzisiejszym porannym gotowaniu i nie mogę doczekać się efektów. My całą sprzedaż prowadzimy w e-commerce, czyli ona cała odbywa się w internecie. Musimy jakby pracować nad naszą widocznością w sieci i tym samym jakby szukamy ciekawych marek, które też mają fajne społeczności, które są jakościowe, tak żebyśmy wzajemnie jakby się wspierali i dawali sobie taki trochę cross-marketing, też można powiedzieć. No i tak pierwszą taką współpracą, którą zrealizowaliśmy, była współpraca z Pintą, która jest największym w zasadzie browarem rzemieślniczym w Polsce, a z racji, że my też się określamy jako konserwa rzemieślnicza, no to był taki naturalny krok, żeby podjąć taką współpracę. Pamiętam, jak przyjechały chłopaki z Pinty i spróbowały dania, to byli absolutnie tak zachwyceni, że od razu chcieli w to iść, nie wierzyli, że tak może smakować jedzenie z konserwy. No a kiedyś też jechałem przez Warszawę i nagle na rowerze gdzieś mi śmignął obok Grzesiek Łapanowski, z którym się znamy z branży restauracyjnej, i usiedliśmy na kawie, a z racji, że robi naprawdę bardzo fajne kimchi, to stwierdziliśmy, że też trzeba na bazie tego opracować jakiś smak. Więc te kooperacje mają być takim fajnym jakby cross-marketingiem, połączeniem rozpoznawalności naszej marki i marki naszych partnerów. Po paru godzinach wróciliśmy tutaj do Edreda. Jest już gotowe 5 różnych wersji masaman curry i zaraz sobie przeprowadzimy takie ślepe testy. Nie będziemy wiedzieli, która wersja jest która. Musimy znaleźć te najlepsze proporcje i ten najlepszy smak. Odgrzaliśmy 5 różnych puszek. Zaraz to sobie wszystko spróbujemy tutaj na spokojnie. Tych testów nie robimy pod film, tylko te testy robimy po to, żeby znaleźć jak najlepszy produkt, więc najpierw tak trochę w spokoju, bez kamer, bez fleszy, spróbujemy wszystkiego i zobaczymy, który z tych masamanów jest najbardziej w naszym guście. Najbardziej odpowiada temu, co chcieliśmy osiągnąć. Bardzo różne się okazały i mamy w sumie jednego faworyta. Po spróbowaniu każdej z tych wersji, tak po łyżce, byłem pewny, że to jest ta wersja. Później im więcej jadłem, tym się bardziej zastanawiałem i teraz robimy dogrywkę, czyli bierzemy ze sobą dwie wersje, które najbardziej nam smakowały. Robimy je na nowo, żeby były takie ciepłe, gorące i wtedy zdecydujemy. Mamy dogryweczkę, od razu spróbujemy. Ja już siadam, biorę dwie łyżki
I tutaj spróbuję przede wszystkim sosu, bo te wersje Massa Mancare różnią się sosem. Kurczak, ziemniaki są takie same. Zacznę z prawej strony. I teraz z tej. Tak po pierwszym kęsie myślę, że to jest ten faworyt. Ale to zaraz muszę to przemyśleć, to na spokojnie trzeba. Dobrze, że powiedziałem, że to trzeba na spokojnie, bo na spokojnie się okazało, że jednak to drugie jest lepsze. Kiedy większą uwagę poświęciłem samemu smakowaniu, a nie temu, żeby to dobrze wyglądało przed kamerą, no i wygrało curry, które jest tutaj. Tutaj zresztą widać, którego curry zjedliśmy więcej, w trójkę, no i tutaj zdecydowanie to curry wygrywa. One smakują dość podobnie do siebie. Z tej piątki, którą mieliśmy wcześniej, ta dwójka była do siebie najbardziej podobna, z tym, że ta wersja po prawej stronie ma o wiele bardziej wyczuwalne nuty korzenne. Ta wersja po lewej tych nut korzennych miała zdecydowanie mniej. Obie są lekko pikantne, bym powiedział. Oczywiście stopień ostrości to już każdy ma różny, ale na pewno trzeba nazwać, że to danie jest trochę pikantne przynajmniej. Wyszło nam bardzo smaczne Massa Mancare. Niedługo tutaj wrócimy. Nagramy już trochę z takiej produkcji na większą skalę. Tę skalę przede wszystkim chcemy wam pokazać. Będą ogromne ilości sosu, kurczaka, ziemniaków i tak dalej. To może fajnie wyglądać. Będziemy też już mogli zapakować puszkę, etykietę. A na koniec oczywiście taką puszkę jeszcze sobie zrobimy w domu. Także dużo jeszcze przed nami. Czas na produkcję, słuchajcie. Mamy już wybrane proporcje. Wiemy, jak będzie smakowało nasze curry. No i trzeba je wyprodukować. No i żeby je wyprodukować, to oczywiście potrzeba już większych garków. Za mną jest 5 wielkich garów. Już w dwóch pierwszych coś się zaczęło. Zaraz o tym Przemek opowie. No i ta skala tutaj jest naprawdę ogromna. Dużo plastykarni, dużo cebuli, dużo przypraw, dużo kurczaka. Wszystko postaramy się pokazać. Przystępujemy do fazy produkcji masowej, więc przechodzimy na duży kaliber. Tutaj już sobie pozwoliłem przygotować wstępną bazę do naszego sosu. Redukujemy tutaj pastę z dodatkiem cebuli i mleka kokosowego. Po to tak, żeby uzyskać fajny, kremowy smak naszego sosu w efekcie finalnym, musimy w pierwszym etapie tą pastę dobrze wyredukować. Wkrócimy teraz przyprawy korzenne po to, żeby nabrały lepszego aromatu. To jest ilość na ten jeden gar? Tak. Kolejnym krokiem podczas produkcji naszego sosu jest dolanie bulionu, w którym się gotował wcześniej kurczak. Tu będzie 15 litrów bulionu. A uzupełnimy to wszystko mlekiem kokosowym. Teraz dolewamy sos rybny. Czuć. Dokładnie. Pire z tamarindowca. Ma taki delikatno cierpki i kwaśny smak i nada fajnego kontrastu w połączeniu z mlekiem kokosowym. Kolejny krok, liście kafiru. Pół kilo. Pół kilograma dokładnie. Łamiemy trawę cytrynową, żeby lepiej uwolniła swój aromat. Uzupełnieniem naszego sosu będzie trawa cytrynowa, która fajnie łączy się z liściami kafiru. Nada takiego świeżego, lekko kwaśnego aromatu kilogram. I ostatnim krokiem w dopełnieniu tego smaku będzie cynamon, anyż oraz kardamon, które nada takiego korzennego smaku i aromatu. Zapachniało od razu. W momencie, kiedy my przygotowujemy sos, na drugiej kuchni reszta załogi kroi kurczaka, którego wczoraj obgotowaliśmy. Zajęło nam to dosyć sporo czasu z tego względu, że jest go tona. W międzyczasie była siekana cebula, krojone ziemniaki, także praktycznie zbliżamy się do końca. Po paru godzinach redukowania się nasz sos jest gotowy do przecedzenia. W tym momencie przecedzimy go przez bardzo gęste sito po to, aby wszystkie części przypraw korzennych zostały na sicie, a w rezultacie do garka i do puszki trafił sam aksamitny i gładki sos. Witam was w kolejnym i zarazem ostatnim dniu naszej produkcji, naszego curry. Dzisiaj mamy proces sterylizacji. Tutaj właśnie mamy puszki przygotowane do załadunku do autoklawu. W kolejnych autoklawach odbyła się już właściwy proces sterylizacji. W pierwszym autoklawie w sumie dobiega końca, zostało jeszcze około 10 minut. Zaczniemy go wtedy wchłodzić,
a w jego miejsce będą już wjeżdżały następne puszki. Każdy z takich autoklawów mieści około 150 puszek, także w miarę prężnie to wszystko idzie. Właściwy proces sterylizacji, w sumie cały proces sterylizacji trwa około 2 godzin. Mam tu na myśli czas rozgrzania autoklawu do tej temperatury 121 stopni, no i wliczając też czas schłodzenia, to jest około 20 minut. Przepuszczając go zimną wodą. A tutaj w drugiej kuchni trwa proces składania kolejnych puszek, bo łącznie ma być ich 3000 około. I to wygląda w ten sposób, że do puszek ładowana jest odpowiednia gramatura kurczaka. Jest to zalewane odpowiednio znowu gramaturą sosu curry. Później idą ziemniaki, później cebula i na koniec orzeszki ziemne. To wszystko jest na sam koniec zamykane i później już czeka w kolejce do sterylizacji. Pierwsze zapakowane puchy już mamy. Zostały one zapakowane dla nas specjalnie poza kolejnością, bo bierzemy je do domu. Oczywiście musimy spróbować tego curry jeszcze w domowych warunkach, co zaraz dla was uczynimy. Ja już nie mogę się doczekać. Całkiem fajnie ta etykieta wygląda. Jestem tutaj, zobaczcie, moja twarz. A to ja. O. Konserwę z curry można przygotować tak jak wszystkie inne puszki Edreda, czyli wrzucić do gotującej się wody na 10 minut. Przy otwieraniu jednak trzeba bardzo, bardzo uważać, no bo ta puszka jest dość mocno wypełniona tym sosem i pod wpływem ciśnienia przy otwieraniu ten sos może wystrzelić, pobrudzić nas, poparzyć i no generalnie może wylecieć sporo sosu z puszki, czego byśmy nie chcieli, bo ten sos jest naprawdę smaczny. Troszkę pomaga odstawienie takiej puszki na 3 minuty, wtedy strzela troszkę mniej, ale generalnie proponuję inne rozwiązanie, czyli nie wrzucać puszkę do gotującej się wody, a wybrać zawartość puszki z puszki i wrzucić ją do garnka i podgrzać na takim malutkim, delikatnym ogniu do momentu, aż wszystkie składniki będą ciepłe, tylko tyle i aż tyle. Tutaj na kadrze podglądowym podgrzewam zawartość dwóch puszek. Co więcej, tak podgrzane curry smakowało nam bardziej niż to dochodzące w gorącej konserwie, także rekomenduję zdecydowanie ten drugi sposób, jest bezpieczniejszy i smaczniejszy. Mam już gotowe curry, wyjąłem z puszki, przełożyłem sobie na talerz, dorobiłem sobie do tego ryż jaśminowy. Myślę, że pasuje chyba najbardziej ze wszystkich możliwości dostępnych w sklepach. Troszkę sobie tej kolendry rzuciłem na ryż, aczkolwiek no to już jak lubicie. Wiadomo, przede wszystkim chodzi o zawartość puszki, a nie o ryż. No i tutaj co widać? Tu są kawałki kurczaka, takie mniejsze. Jest to udko z kurczaka oczywiście. Jest ziemniak, jest orzeszek i gdzieś na pewno jest cebula. Widziałem przy nakładaniu, o tutaj jest kawałek cebuli. Spróbujmy. Smakuje jak na testach? Tak, smakuje dokładnie jak na testach, także przy tej większej ilości udało się zachować ten sam smak. Kurczaczek jest świetny, jeśli chodzi o mięso, no to nie miałem wątpliwości, że to mięso w Edredzie będzie dobre. Kurczak jest soczysty, mięciutki, idealnie łączy się z tym sosem, no i też ma ten taki posmaczek przez to gotowanie w tych wielkich garach, między innymi z liśćmi kefiru, z trawą cytrynową i tak dalej. Są te ziemniaki, które są urozmaiceniem takim w tym daniu, no bo tutaj przede wszystkim jest mięso, też o to chodzi, że to jest konserwa. No i w tej konserwie najbardziej pożądanym obiektem zawsze jest mięso albo jakiś zamiennik mięsa ewentualnie, więc no nie mogło być za dużo tych ziemniaków. Myślę, żebyście byli obrażeni, gdyby w konserwie było na przykład ziemniaków i kurczaka pół na pół albo nawet więcej ziemniaków. Tutaj jednak chodziło o to, żeby dominował kurczak oraz ten sos. No i w tym sosie jest wszystko to, co miało się znaleźć, czyli są te tajskie przyprawy, od razu czuć kefir, od razu czuć trawę cytrynową. Jest ten taki posmak przypraw korzennych. To nie jest tak, że dostajemy po nosie i po kubkach smakowych tymi przyprawami korzennymi od razu, ale to się gdzieś pojawia w takim fajnym tle. No i jest troszkę pikantnie, nie jest to danie łagodne na pewno, nie jest to danie bardzo ostre, ale na tę pikantność trzeba się na pewno przygotować. Ja zajadam się dalej i zaraz wam to wszystko jeszcze podsumuję. Powiem o wartościach odżywczych między innymi, bo to wszystko jest tutaj policzone. Z tyłu opakowania macie wypisany dokładny skład masaman curry z kurczakiem. Macie też wartość odżywczą oraz oczywiście makroskładniki. Te wszystkie informacje znajdziecie też na stronie internetowej, jeśli was to interesuje. Tak tylko powiem, że zawartość tej puszki to jest 441 kcal, czyli to jest raczej danie dla jednej osoby. Oczywiście dokładamy sobie ryż i mamy pełnoprawny posiłek. Tak, jadłem. Próbowałem curry. I powiem tak, mimo iż nie jestem w ogóle zwolennikiem dań na mleku kokosowym, to naprawdę mi smakuje i na pewno będę do niego wracał. Zresztą ja tak mam, że no, tych naszych puszek jem dosyć sporo i w pewnym momencie już jestem przejedzony. Tak samo jak prowadziłem steakhouse, to teraz
mam trochę dystans do steków, więc pojawiające się nowe dania dają mi możliwość znowu jakby cieszenia się tym i jakiegoś takiego cyklicznego wracania i wybierania swoich ulubionych smaków w danym momencie. Kiedyś na początku moim ulubionym smakiem były kacze żołądki, ale też mi się przyjadły, więc teraz na pewno będzie curry często wchodzić. Czyli nowości muszą się pojawiać, żebyś się też miał to jeść. Tak, dokładnie. O to głównie chodzi. Masa Mankary zamówicie ze strony edred.pl. Dokładny link podaję w opisie. Koszt jednej konserwy to 27 zł, a z kodem MACIEJE dostaniecie 10% zniżki. Dajcie znać w komentarzach, czego chcielibyście się o Edredzie dowiedzieć. Jakie macie pytania do Grzegorza czy do Przemka? W jakimś kolejnym wspólnym odcinku być może je zadamy. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!